jak są pozamykane okienka, to tu jest, no ja mówię, jak w samochodzie. Też dlatego wziąłem, no bo serwis, wszystko jest tu, mam na miejscu. Tak? Siadam i jadę jak osobówka. Ma tyle plusów, że minusów jak na razie nie widzę. Zdecydowałem się kupić Boomera 50, ponieważ przy moim areale nie widziałem potrzeby kupowania mocniejszego ciągnika. Ciągnik jest podczepiany pod opryskiwacz, pod kosiarko, rozdrabniarkę. 1,60 m ma śmigło robocze. Pod talerzówkę, pod kultywator szeroki 2,5-metrowy z tym wałem tylnym. To jak grzebaliśmy w wsadzie, więc nawet nie widziałem, żeby on miał ciężej. Jak na razie jestem zadowolony z zakupu. Mamy teraz 60 Fergusona 2812. No i ten teraz w tym momencie robi praktycznie wszystko, co tylko może robić. Tak? Tamte już dwa już chyba poszły na emeryturę, bo nie dość, że wygoda, komfort, samo przez się, tak. Jak mam robić coś 60, no to wolę sobie wsiąść w niego. Mam też dzierżawę, gdzie muszę 12 km jechać, robić tam coś, to siadam i jadę jak osobówką praktycznie, tak. Pan ma tutaj dwa wyjścia hydrauliczne? Tak, mniej więcej niepotrzebne, bo jest tylko, będzie mi potrzebne to ewentualnie do, zastanawiam się teraz nad kupnem wygrabiarki. Trzeba będzie coś pomyśleć nad pasami herbicydowymi, to podejrzewam, że te dwa wyjścia dadzą radę. Jeżeli będzie potrzeba, no to tam przecież chłopaki zawsze tego dorobią, nie? A zadowolony pan jest? Szczerze, naprawdę. Ja tam koło nich mam akurat sad, nie? Pojechałem rano, o 8 odstawiłem, to już o 12 Kacper, tak? O 12 odbierałem. O 12 już było powymieniane, nie? Wszystko. Więc to jest... Też dlatego wziąłem, no bo serwis, wszystko jest tu, mamy na miejscu, tak? Jeżeli chodzi o kabinę, jest komfort bardzo dobry, jest szeroko. Ja nie jestem mały, a mam dużo miejsca. Tu jeszcze z tyłu mogę się spokojnie się jeszcze mogę odsunąć i zobaczcie, mogę normalnie, nie sięgam nogą do słupka. Pozamykane wszystkie okienka, klimatyzacja. Głośno mówiące radyjko, jak ktoś do mnie dzwoni, to nawet nie wyłączam opryskiwacza, tylko rozmawiam tak jak teraz z wami i nie przechodzi zewnątrz mi hałas. Pomaganie, 3 prędkości wałka. Jeżeli chodzi o skręt tego ciągnika, jest po prostu no coś dziwnego. Ja jestem w stanie skręcić, wjechać z rządka w rządek, nie co drugi rządek, tylko z rządka w rządek. Nawet jak jakieś prace polowe czy coś, to jest tak, że ja mogę w miejscu, nie muszę zawracać, tylko w miejscu wywijam się i jestem 1,5 metra obok. Tak. Jest bardzo skręt, jest bardzo dobry. Ten ciągnik jestem z czystym sumieniem komukolwiek, czy obcemu, czy koledze, polecić. Ma tyle plusów, że minusów jak na razie nie widzę.